Powiedzmy to sobie szczerze. Bardzo wielu z nas przyjęło Chrzest Święty jako oseski. Bardzo wielu z nas przyjęło Pierwszą Komunię Świętą w takim momencie swojego życia, że zapamiętaliśmy głównie prezenty. Choć dla niektórych to mogło być bardzo takie głębokie doświadczenie, pierwszego pełnego uczestnictwa w Mszy Świętej, bo przecież tego byliśmy uczeni podczas przygotowania na katechezie. Ale jednak. Wzrastaliśmy w takim przekonaniu, że Jezus jest oczywistością, że wiara w Pana Boga jest czymś tak naturalnym jak powietrze. Dlatego być może ciężko niektórym z nas przyjąć do wiadomości, że są na świecie ludzie, którzy Jezusa nigdy nie poznali, mimo że żyją obok nas, bo albo urodzili się trochę później, albo urodzili się w rodzinach, w których ta tradycja nie była kultywowana, albo przyjechali do Polski z innych regionów świata, gdzie nie oddycha się wiarą w Boga. I bardzo trudno jest to przyjąć. Bardzo trudno jest zrozumieć, że my, jako członkowie tego kościoła Jezusa, jako ci, którzy wybrali, myślę, że w dużej mierze w sposób świadomy, może wtedy w dzieciństwie, może w młodości, może dopiero w wieku średnim, Jezusa jako swojego pana i zbawiciela, jako swojego króla, że ciężko nam przyjąć do wiadomości, że Jezus przyszedł na świat po to, żeby zbawiać grzeszników, także tych, którzy z nim walczyli walczą także tych, dla których jest on zupełnie obojętny. Przychodzi do tych ludzi, naszych sąsiadów, naszych znajomych, ludzi z którymi pracujemy albo mijamy się na ulicy, którzy są z zupełnie innej bajki, oddychają innym powietrzem, w którym nie ma ani kawałka tego, co dla nas jest bardzo ważne. Nie pojmujemy tego. A święty Paweł, który był szawłem, nawrócił się, wskazuje siebie jako tego, ten przykład, Właśnie ja jestem dowodem na to, że Jezus przyszedł po to, aby zbawić grzeszników. Warto, żebyśmy w sobie dokonali tej e, przemiany, która jest bardzo trudna, e, i uświadomili: Mury, które tworzymy, e, budując Kościół, nie służą temu, żeby zamknąć drogę grzesznikom, ale żeby zobaczyć, gdzie oni są i do nich wyjść.